Badabum. Pierwszym komiksem w zasadzie dzisiaj omówionym na antenie Radia Fera będzie komiks Szymona Kaźmierczaka pod tytułem Przemiana z wydawnictwa komiksowego. Z wydawnictwa wydawnictwo komiksowe. I słuchajcie, ogółem no niesamowicie się cieszę, że ten komiks w ogóle powstał, że trzymam go w dłoni. Dlaczego? Ponieważ obserwuję pracę Szymona Kaźmierczaka już od dłuższego czasu. To jest autor, który tworzy i to widać po prostu pasję w jego tworach. Do tej pory on miał okazję tworzyć rysunki, tudzież scenariusze do komiksów, które pojawiały się w antologiach. Tworzył również, wydawał własnym sumptem, tak zwany underground, rzeczy podziemne. Lewą ręką spisane, które doczekało się drugiego wydania nawet, które pamiętam, że świetnie zostało wydane, autentycznie. To była twarda oprawa zrobiona z takiej tekturki. Później pamiętam jeszcze komiks, który był nawiązaniem do Strażników, też w czasach, kiedy jakby był Strażnicy Początek, wydawany przez Egmont. I tak, no ma na swoim koncie, tutaj widzę całą listę różnych rzeczy, Potwory i ludzie, Szóstka, lewą ręką spisane, komiksowy przewodnik po Bydgoszczy. Także ma na tym swoim koncie parę rzeczy, ale nigdy nie było takiego oficjalnego komiksu, czyli można powiedzieć, że Przemiana jest jego takim debiutem, jeśli chodzi o profesjonalny komiks. Także naprawdę jestem w tym momencie, bardzo się cieszę, gratuluję, że udało się pierwszy komiks w końcu wydać i niesamowicie się z tego powodu cieszę, autentycznie, bardzo, bardzo mi przyjemnie się go czytało. No niestety muszę przyznać, że on jest dosyć, no taki, jest okej, okay, jest przyzwoity, ale nie urywa, wiecie o co chodzi, nie urywa kończyn. Jest to dobry komiks, jest to spoko komiks, ale no nie jest to najlepszy komiks, jaki można przeczytać, ale to nie jest złego, to autentycznie jest nic złego. I przeczytam w ogóle, co to jest, ponieważ Szymon Kaźmierczak jest jak dobry DJ bawiący się znanymi biografiami i opowieściami. Kryminalna historia o sztuce i szaleństwie, fantastycznej malarskiej wizji artysty wciąga, nie dając łatwych odpowiedzi. I owszem, śledzimy losy paru bohaterów, których wątki kończą się na statku. Statek wypływa i coś tam się będzie dziać. Komiks bardzo szybko się czyta. Szymon Kaźmierczak umiejętnie operuje tutaj przestrzenią w komiksie, daje dużo oddechu, pozwala czytelnikowi, żeby on własnym tempem zaznajomił się z całą akcją. Aczkolwiek są też takie motywy, kurczę, no nie chcę, żeby to zabrzmiało, że się czepiam, że jestem złośliwy, aczkolwiek jest taka scena, jedna z pierwszych na początku komiksu, gdzie jest właśnie malarz, który maluje rudowłosą panią, po czym ta pani wychodzi, ale wychodzi wściekła i zabiera ze ściany, wyrywa mu parę jego prac. I jakby czytając tę scenę mam wrażenie, jakby ten artysta w ogóle jej nie gonił, bo jakby on wyciąga rękę, wiecie, sugeruje, że on nie chce, żeby ona brała jego pracę. Ona jest narysowana jakby no, po prostu normalnie wychodzi sobie spokojnie coś i wyrzuca te wszystkie prace, a jakby jest taka sugestia, że ten autor tego nie chce, czyli on, rozumiem, idzie za nią, chce ją powstrzymać, ale to ona musiałaby chyba uciekać, biec, to jednak chyba on olał sprawę. No nie wiem, dziwna scena, ale dobra, to jest czepiarstwo z mojej strony. Ogółem wrażenia z lektury są jak najbardziej przyzwoite i jakby cała esencja, ten cały majstersztyk skupia się na warstwie graficznej, ponieważ no tutaj jak było napisane nam z tyłu na okładce, no i też wspomniałem, że jeden z bohaterów jest malarzem i Szymon Kaźmierczak tutaj maluje komiks. Maluje, ma tutaj taki swój własny, specyficzny styl. To nie jest takie, wiecie, malarstwo akademickie. Tutaj ma swój kartunowy świat, ludzi przedstawia w taki specyficzny sposób, ma takie charakterystyczne duże czoła, no jest pewna karykaturalność, no jak już powiedziałem, kartunowość w jego stylu i on do tego dorzuca jeszcze kolory, które nakłada akwarelkami. Patrząc po jego pracę, dosyć brudne, takie ciemne, wszystko mamy w odcieniach takiego ciemnego fioletu albo granatu, dodaje taki ponury, mroczny klimat, żebyście sobie potrafili to wyobrazić.
No i tak, no i jest po prostu widać mnóstwo pracy, ponieważ on daje bruk na przykład, albo fale tych wody, tym pędzelkiem zaznacza wszystkie szczególiki po kolei, także szata graficzna, która jest dosyć specyficzna, która nie do końca wszystkim, podejrzewam, że nie wszystkim będzie odpowiadać, niektórzy nie szukają czegoś takiego w komiksie, ale trzeba przyznać, że jakby to jest taka rzecz najprzyjemniejsza w odbiorze i tutaj mamy też dużo przestrzeni, jak wspomniałem, Szymon Kazimierczak pozwala nam czytać to we własnym tempie i faktycznie możemy sobie się ze spokojem skupić na tych wszystkich dużych kadrach, na tych szczegółach i ze spokojem śledzić dalej losy tutaj bohaterów, aż do wielkiego finału. Bardzo fajny komiks, przyzwoity, ale mówię, ja cieszę się z tego komiksu, ponieważ patrząc na dorobek Szymona, na jego działalność, widzę, że on tworzy komiksy z pasji i jeśli chcecie przeczytać komiks autora, który tworzy z pasji, to takiej najczystszej, najprawdziwszej, to polecam wam w tym momencie komiks Przemiana z wydawnictwa komiksowego.